Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Cześć Damian. Cześć. Co ty masz tam na lodówce z tyłu? Wiesz co, to jest od jednego chłopca, który prosił mnie o koszulkę. Jest to moje zdjęcie. Czekaj chwilkę. Konkretnie mój rysunek praktycznie. Tutaj taką mam pracę fajną od niego. Nie wiem, czy widać. Widać, widać. No i poprosił mnie o koszulkę, a w ramian tego, że dałem mu koszulkę, to on mi podarował taki bardzo ładny rysunek i sobie go trzymam na pamiątkę, powiesiłem na lodówce, więc ładnie się prezentuje. Okej, okay, a powiedz, jak ty się czujesz? No ty oczywiście całe życie pozytywny, ale z wynikiem negatywnym. No całe szczęście, że z wynikiem negatywnym, no bo w ostatnich 2 tygodniach 2 razy mieliśmy te badania. No wiadomo, teraz te ryzyko było większe, no bo zakażenia się, no bo niestety wielu chłopaków, jak i ludzie ze sztabu szkoleniowego, no niestety okazało się, że mają pozytywny wynik tego testu na COVID. Więc bardzo się cieszę, że na razie ten wirus omija i mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej, no bo nie ma co ukrywać, że to nie jest nic przyjemnego go przechodzić z tego, co słyszałem. A ty byłeś zawsze taki pozytywny wariat? Czy to włoskie słońce, włoskie plaże, włoskie jedzenie tak cię nastroiły? Powiem tak, no zawsze byłem gdzieś tam osobą pozytywną, lubiącą kontakt z innymi ludźmi, także zawsze staram się być sobą, to przede wszystkim. A na ile to ludzie akceptują, no to już nie ode mnie zależy, aczkolwiek no ja mówię, ja zawsze jestem sobą, zawsze jestem, staram się być uśmiechnięty. Wiadomo, że kiedy jest czas na pracę, kiedy jest czas na żarty, no to trzeba wiedzieć, kiedy to odróżnić. Ale tak jak mówię, z reguły jestem osobą pozytywną, także wydaje mi się, że jest to z jednej strony dobre, a z drugiej to już inni niech ocenią. Kogo by nie zapytał o ciebie, to wszyscy mówią, że przede wszystkim pewny siebie. Powiedz mi, czy ta pewność siebie, oczywiście na pewno ci wielokrotnie pomogła w życiu, ale czy kiedyś ci przeszkodziła, może pamiętasz taką sytuację? Czy przeszkodziła? No jakby do tego momentu jakoś jakby tego nie zauważyłem, czy przeszkodziła. Nie wiem do końca, przynajmniej tego nie zauważyłem. Aczkolwiek, no tak, jestem pewny siebie, czy to chodzi o sprawy wojskowe, jak i poza, ale ogólnie staram się być osobą pewną siebie, jeśli chodzi o sprawy piłkarskie na boisku. Także wydaje mi się, że nie jest to zła cecha, ale wiadomo, no to trzeba odróżnić pychę od pewności siebie, no bo tu jest cienka granica. Żeby uplastycznić, unaocznić twoją pewność siebie, przypomnę ci taką anegdotę z 2012 roku. Wtedy po raz pierwszy zostałeś powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski. Byłeś zawodnikiem Elany Toruń, a to była właściwie konsultacja szkoleniowa w Woli Cholerzowskiej. Pewnie pamiętasz, bo to pierwsze twoje zetknięcie z piłką reprezentacyjną U17, więc miałeś wtedy 16 pewnie lat. No i dostałeś powołanie na tę konsultację. Ty, zawodnik Elany Toruń, czyli klubu drugoligowego. Byli tam piłkarze, no piłkarze w cudzysłowie, no bo to jeszcze młodzieżowcy z Legii Warszawa, z Lecha, z Pogoni, z kilku innych ekstraklasowych klubów. Ty pojechałeś tam, wróciłeś. Trener, wychowawca zapytał cię, Damian, jak tam było i co odpowiedziałeś? Pamiętasz? Kurczę, tak ciężko. Postaram się jakoś odpowiedzieć na to pytanie, ale chyba nie będę pamiętał. Ja ci przypomnę. No tak, myślę, że coś śmiesznego albo... Także możesz dawać śmiało. Na pytanie, jak było na tym zgrupowaniu, powiedziałeś... Same ogórki. Jeden z lepszych tam byłem. Kto ci takie rzeczy powiedział, co?
mamy swoich informatorów, no. Potwierdzasz, że tak było? Może w formie żartu zdarzyło mi się tak powiedzieć. Pamiętam, że z tego zgrupowania wróciłem w miarę dobrym nastroju, bo naprawdę czułem, że tam nieźle wypadłem. Czy to były dokładnie te słowa? Ciężko mi sobie wspomnieć, ale może coś na podobne tam było. No ale jakby potem zostałeś w tej reprezentacji i to nie tylko tej U17, ale też w starszych rocznikach, więc chyba rzeczywiście dobrze się zaprezentowałeś, mimo że właśnie przyjechałeś tam z klubu drugoligowego. Ta przygoda teraz się przerwała reprezentacyjna, ale pewnie dała ci wiele satysfakcji i właśnie takiej dumy. Jasne, no reprezentowanie kraju to zawsze jest powód do dumy. Z drugiej strony mogłem się sprawdzić na tle najlepszych zawodników mojego rocznika, także to też było fajne doświadczenie. Wiadomo, parę fajnych krajów zwiedziłem, także to też bardzo na plus. Wiadomo, że to bardziej było, że przyjechaliśmy na miejsce, mieliśmy różne treningi, nie było czasu na zwiedzanie, ale parę tych krajów zwiedziłem i to też na pewno bardzo na plus. Pozostańmy w tych klimatach młodzieżowych. Ty za czasów Elany Toruń bardzo trzymałeś się z Bartoszem Wolskim. Ćwiczyłeś z nim w parze, mieszkałeś w pokojach na wyjazdach. Tacy postronni obserwatorzy mówią, że to Bartosz miał większy talent, taki dar od Boga. I ty, mówią też, że ty podświadomie chciałeś z nim trenować, żeby zbliżać się do niego poziomem. Żeby jakby sobie samemu podnosić poprzeczkę. Tak było rzeczywiście? Tak, jak najbardziej. Bartek Wolski od początku, praktycznie od młodzika po juniora zawsze wyróżniał się i uważam, że był najlepszym zawodnikiem Elany w swoim roczniku, jak i w roczniku też rocznika starszych, bo czy przychodził do starszego rocznika, to też się wyróżniał technicznie. No ogólnie był bardzo, no, bardzo dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi na tle tych młodych zawodników, także Bartek zawsze się wyróżniał. Czy z nim rywalizowałem? No na pewno to było takie fajne, że mogliśmy jakby nie na tyle rywalizować, co polepsza się z treningu na trening, gdzie tak jak mówisz, byliśmy razem w parze, czy wykonywaliśmy różne ćwiczenia razem, też poza treningami spotykaliśmy się czasem na Orlikach, czy to gdzieś indziej pograć razem w piłkę. Nasi ojcowie bardzo dobrze się znają, też grali parę lat razem w piłkę, także to też było fajne, że jak nasi ojcowie się spotykali, no to my, co za tym idzie, spotykaliśmy też z Bartkiem, więc mieliśmy świetny kontakt i na pewno jakaś tam nutka rywalizacji była i wydaje mi się, że jemu, jak i mi, wyszło to na plus. Czy Bartek miał większy talent ode mnie? Bardzo możliwe. Tak jak mówię, on od początku się wyróżniał, a na początku jakby nie górowałem nad swoimi rówieśnikami. Zaczęło się to dopiero tak bardziej klarować się w wieku gimnazjalnym, czy już potem później, jak mieliśmy po 15-16 lat. Także ja po prostu troszeczkę później poszedłem tak do przodu, a Bartek od początku się wybijał. Także mówię, fajnie, że mieliśmy możliwość jakby polepszania się nawzajem i jakby pnięcia się w górę. No a mówię, troszeczkę inaczej nasze losy się potoczyły ale mówię, Bartek od zawsze był świetnym zawodnikiem. Sprawdź telefon, wysłałem ci wspólne twoje zdjęcie z Bartkiem. Nie wiem, czy to zdjęcie kojarzysz. Już patrzę. Ale wyślę ci jeszcze jedno. To jest to? Tak. Pamiętam to zdjęcie. A to pamiętasz? Drugie ci wysłałem? O kurczę, tego do 100 lat nie widziałem. Nie wiedziałem, że takie mam. Skąd ta koszulka? Co to za historia związana z tym Ajaxem? Wiesz co? Czterech bodajże, było nas czterech. Dostaliśmy z Ajaxu Elana chyba za pośrednictwem pana Jóźwickiego, z tego co pamiętam, prezesa Marwitu. I
jeszcze trener Andrzej Górecki miał zadanie wytypowanie czterech, czy tam bodajże trzech najlepszych zawodników jakby Akademii Elany Toruń. I wybrał trener Andrzej, jak i pan Jóźwicki, wybrali mnie, Bartka Wolskiego i jeszcze byli synowie, którzy nadal chyba są w Felanie z tego, co... Tak, Kacper jest zawodnikiem pierwszego zespołu. Tak, Jóźwicki. Tak, dokładnie. Kacper, tak. I też właśnie ich wytypowali i pojechaliśmy w czwórkę do szkółki Ajaxu Amsterdam, która bodajże miała miejsce we Wrocławiu wtedy. I to było takie jakby zaproszenie na parę dni, chyba weekend. No i stąd ta moja koszulka, to moje pamiątkowe zdjęcie, gdzie wszyscy ci zawodnicy, którzy zostali tam zaproszeni z całej Polski, dostawali takie stroje Ajaxu Amsterdam, także... Masz go do dzisiaj? Chyba nie, chyba gdzieś tam się zapodział albo poszedł dalej. Młodsi kuzyni może mają, ale ja już go nie mam. Wiesz, może zdobędziesz aktualną koszulkę Ajaxu i to nie dlatego, że ją kupisz, ale może tam będziesz grał, no. Przecież cała kariera jeszcze przed tobą. No, bardzo, bardzo bym chciał, ale na razie to jest bardzo dalekie jakby marzenie, także... Damian, jak będziesz strzelał takie bramki jak w Krakowie, to wszystko stoi otworem, chociaż garstka osób widziała lepsze twoje bramki. W SP8 na hali zdaje się, że przewrotką z połowy boiska udało się strzelić bramkę kiedyś. Tak, i do dzisiaj mnie bolą plecy, bo to były jakby, ta podłoga była bardzo, nawet to nie była podłoga, to były bardziej takie panele, jakby na starej hali to jeszcze było i tak, zdążyłem się, nie wiem co wtedy miałem w głowie, ale zdążyłem się do przewrotki, wyszedł fantastyczny gol. I to pewnie masz tę informację od trenera Góreckiego Andrzeja. Nie mogę ci powiedzieć. Który mi do dzisiaj, bo mam z nim świetny kontakt, do dzisiaj mi to czasem wspomina i przy okazji bramki z Isą Grał, którą strzeliłem, powiedział, ale chyba na szkolnej hali była ta bramka piękniejsza. Była ładniejsza, rzeczywiście? Mi się osobiście bardziej podobała i przede wszystkim cenniejsza była ta z Isą Grał. Okej. Okay. Powiedziałeś o trenerze Góreckim, który był twoim trenerem, wychowawcą również. Z trenerem Góreckim zdaje się, że wciąż w tenisa grasz, ale tenis to nie jedyny sport, w którym ty sobie radzisz, ponieważ grałeś też w siatkówkę, grałeś też w piłkę ręczną, co dla Płocczan może być ciekawą informacją. No i to, że grałeś, to mało, bo ty się też wyróżniałeś. Nawet mam informację, że zdobyłeś wicemistrzostwo Torunia w ping-ponga, nie trenując ping-ponga. Także jest taka teoria, że jak ktoś sobie radzi w piłce nożnej, to poradzi sobie w każdym innym sporcie. Nie będzie odstawał. No ty jakby jesteś potwierdzeniem tego. Dzisiaj zresztą fajny tekst na Nuance Sport o tym, że najpierw zostań sportowcem, a potem bądź piłkarzem, bo jakby... uprawianie kilku sportów pomaga potem w piłce. Potwierdzasz? No jak najbardziej. Każda aktywność fizyczna nam w czymś pomaga. Tak jak wspomniałeś, byłem w reprezentacji szkoły, czy to siatkówki, czy to piłki ręcznej, czy to ping-ponga. No zawsze jakby tą smykalkę do sportów miałem, ale zawsze piłka nożna to był ten jakby motyw przewodni. Aczkolwiek udało się właśnie parę medali ze szkołą zdobyć. I to było takie fajne, taka fajna odskocznia od piłki nożnej, no bo mimo, że byłem w klasie sportowej właśnie do trenera Góreckiego, głównym aspektem była piłka nożna, aczkolwiek parę innych też dyscyplin sportu zawsze tam na tych WF-ach szkolnych też robiliśmy i zawsze fajnie było pokazać się troszeczkę z innej strony, a że wychodziło mi czy to w siatkówce, czy to w piłce ręcznej, ping-pongu, tak jak wspomniałeś, no to nic, tylko właśnie była taka fajna odskocznia dla mnie. Sprawdź telefon, wysłałem zdjęcie grupowe właśnie reprezentacji szkoły w siatkówkę. Na jakiej pozycji grałeś w siatkówkę? Pamiętam to zdjęcie, ale to już tyle lat może szło. Grałem na pozycji przyjmującego.
takiego, który lubił kiwnąć, bo czasem nie, po prostu nie miałem jak ściąć tej piłki, bo troszeczkę za niski byłem, jak już te, na tą jakby profesjonalną taśmę graliśmy, na tej profesjonalnej wysokości, także ja tam jakiś bardzo wysoki nie jestem, także w miarę ten zawsze wyskok miałem, ale ciężko mi było dobrze uderzać piłkę, więc te kiwki różne często się tym ratowałem i to skutecznie. Dobra, Damian, fajnie powspominaliśmy, więc przejdźmy do teraźniejszości. Ten obecny sezon, rozpoczęty na ławce, potem już w pierwszym składzie, teraz znów te dwa ostatnie mecze z pozycji ławki rezerwowych. No tak, pierwszego meczu ze Stalą nie zacząłem, wyjściem w składzie, po wejściu na boisku udało się mi dać fajną zmianę i wymisowaliśmy ten mecz i trener w następnych meczach stawiał na mnie. Następnie przyszły fajne mecze z Lechem Poznań, to z Wisłą Kraków. Natomiast potem przydarzyły nam się dwa bardzo słabe mecze z Wartą Poznań i z Rakowem Częstochowa. Dostaliśmy 6 bramek w 2 meczach, strzelając przy tym 1 bramkę bodajże. Nie, przepraszam, 2, tak? Z Rakowem i... Jedną, dokładnie. No więc trener miał prawo zmieniać i szukać jakichś zmian, no bo 6 bramek w 2 meczach straconych, no nie było niczym pozytywnym i korzystnym dla nas, także trener zdecydował tak, że musi gdzieś szukać zmian. Zmiennicy dostali szansę, udało nam się wygrać mecz ze Śląskiem i potem zremisować teraz mecz z Piastem, więc trener ma do tego prawo, że może rotować zawodnikami, szczególnie jak no nie idzie, a w tamtym momencie było tak, no, że te 2 mecze zagraliśmy naprawdę bardzo słabo i nie mam pretensji do trenera, to jeszcze sezon jest długi, także dopiero te 2 mecze byłem na ławce rezerwowych, ale mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do podstawowego składu. Mówię, to działa zawsze na mnie motywująco, bo już nieraz jakby zaczynałem na ławce rezerwowych i musiałem udowadniać po raz kolejny swoją wartość, więc im się to udawało, więc po prostu trzeba jeszcze ciężej pracować i będę się starał jak najszybciej przekonać do siebie z powrotem trenera, żebym to ja grał od początku. Od tego sezonu Wisła gra troszeczkę inaczej, w innym ustawieniu. Twoja rola na boisku jest przez to bardziej odpowiedzialna, tak samo odpowiedzialna, czy mniej odpowiedzialna? Jak ty to widzisz? No, nie ma na boisku pozycji nieodpowiedzialnych, także każda pozycja na boisku jest bardzo odpowiedzialna, czy to w bloku defensywnym, czy w ofensywnym. Każdy ma określone zadania. Powiem inaczej, za trenera Sobolewskiego na początku graliśmy formacją 1-4-1-4-1, gdzie ja byłem jakby tym nominalnym numerem 6, który zabezpieczał typowo linię obrony. Jakby byłem tym 5 obrońcą przed tą 4 naszych nominalnych obrońców, także moja rola była troszeczkę inna, bo musiałem przemieszczać się praktycznie po całej szerokości boiska, uzupełniając te wolne strefy i skupiając się głównie na zadaniach defensywnych. Z tego stąd też mało mojej tej gry do przodu było, czy branie udziału w akcjach ofensywnych. Natomiast teraz grając, powiedzmy, tym ustawieniem z trójką środkowych obrońców w środku pola, w pewnych fazach jesteśmy aż 4 w środku, bo gramy tak naprawdę na 20 w środku pola i 2 8, także jest tak naprawdę nas 4 i mogę sobie pozwolić na więcej w tym ustawieniu, ponieważ zawsze z tej 4 jeden z nas na pewno zostanie, więc jeśli będę chciał iść do przodu, to po prostu komunikujemy się wzajemnie, rozmawiamy i jeśli akurat czy to Filip, czy Duszan, czy ktokolwiek inny widzi, że podłączam się do akcji ofensywnej, to on po prostu zostaje na moje miejsce. Także mówię, możliwa jest większa wymienność,
i większa możliwość pójścia do akcji ofensywnych. Może tym przede wszystkim różni się teraz ta nasza rola w środku pola. A tobie chyba to odpowiada, bo przecież ty takich inklinacji ofensywnych masz chyba sporo. Ty nawet przecież nie zawsze grałeś w środku pola na defensywnym pomocniku. Zdarzało się grać na skrzydle. Przypuszczam, że w młodszych rocznikach to też strzelałeś tych bramek mnóstwo, więc chyba tobie odpowiada taka gra. No tak, jak najbardziej. Zawsze powtarzałem sobie, czy to rozmawiając z kimś, że ja nie jestem typowym toporem, który tylko odbierze piłkę i poda do najbliższego. Nie jestem takim typowym zakapiorem numerem 6, który właśnie tylko walczy. Ja uważam, że mogę występować w tej pozycji, ale oczywiście, tak jak mówisz, też mogę iść do przodu i tworzyć tych więcej akcji ofensywnych, gdzie też uważam, że czasem jest na to możliwość i jak najbardziej chcę to robić jak najczęściej. Wiadomo, kiedy trzeba bronić, to trzeba bronić, kiedy można atakować. Jak tylko jest możliwość, to jestem pierwszy, który chce atakować. Damian, teraz jesteście, no akurat ty nie, ale część zespołu jest na obowiązkowej kwarantannie. Trenujecie indywidualnie tak naprawdę. Za chwilę ta liga będzie dla Wisły wznowiona i będzie lekki natłok meczów. Nie masz takich obaw, że zabraknie wam trochę sił grania na co trzy dni? Prawdopodobnie będzie taki okres. Nie boisz się tego powrotu po kwarantannie? Wydaje mi się, że nie boję się, ponieważ mieliśmy już przykład z początku sezonu, gdzie zostaliśmy wysłani na tygodniową kwarantannę i mieliśmy ten jakby tydzień mniej przygotowań do sezonu i na początku fizycznie wyglądaliśmy dobrze, a teraz nawet bym powiedział, że w ostatnich meczach wyglądaliśmy wyśmienicie pod względem fizycznym, czy to biegowym, czy to w ilościach robionych sprintów. Także mam nadzieję, że te nasze dobre przygotowanie fizyczne zostanie i ta kwarantanna nie wpłynie jakoś bardzo negatywnie na nas. Z tego, co słyszałem, chłopacy, którzy łagodnie przechodzą chorobę, trenują indywidualnie, także ten tydzień czy dwa przerwy nie spowoduje jakiegoś, nie wiadomo jakiego, załamania w naszych szeregach. Trenujemy indywidualnie, wiem, każdy zna swój organizm, wie co robić, wie jak najlepiej się przygotowywać, a jestem pewny, że jak wrócimy na te pełne obroty, już wszyscy zdrowi, to oczywiście na pewno będziemy musieli troszeczkę mocniej na początku popracować, ale to będzie chwila, już zaraz wracamy do grania ligowego i mówię, tak jak mówię, nie wpłynie to na nas negatywnie, tylko będziemy cały czas na tym bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Mam nadzieję, że podczas tej rozmowy chociaż przez chwilę się uśmiechnąłeś dzięki historiom, które ci przypomniałem. Dzięki wielkie za rozmowę. No i mam nadzieję, że następnym razem już się spotkamy na żywo, nie będziemy musieli rozmawiać przez komunikator, przez wideokomunikator. Też mam taką nadzieję. Dzięki wielkie, na razie, hej. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.